Był to rzeczywiście ciężki mecz. Dwa pierwsze sety nie wyglądały tak, jakbyśmy tego chcieli, ale po tym poznaje się siłę drużyny. Jestem bardzo dumny z naszego zespołu, z tego, że zostaliśmy razem w trudnych momentach, bo to nie jest takie oczywiste we wszystkich zespołach. I dużą siłą właśnie naszą jest to, że często potrafimy przejść przez te trudne chwile i walczyć dalej w kolejnych setach. Oczywiście nie zawsze będzie tak, że będziemy wygrywali takie mecze i wszystkie mecze. Myślę, że kibice oczywiście są na to gotowi, ale my robimy wszystko, żeby je wygrywać i pokazaliśmy to dzisiaj. Bardzo fajnie, że udało nam się ten mecz wyciągnąć, bo trener przed meczem mówił nam, że to będzie bardzo trudne spotkanie, że Włosi tutaj dysponują bardzo dobrze pierwszą akcją. Co było dzisiaj widać? Nasza zagrywka przez te dwa pierwsze sety nie była jakaś mocna. Włosi sobie przyjmowali, wyprowadzali akcję, bodajże chyba 70% mieli przy pierwszej bitce. Także z takim zespołem się trudno gra. Ale to cieszy, że udało nam się wyciągnąć i takie mecze jak dzisiaj to budują tylko zespół i mam nadzieję, że to zaowocuje w przyszłości. No my oczywiście nie braliśmy tego w kwestii rewanżu przeciwko drużynie włoskiej. Z Trento jako Zaxa jeszcze nie graliśmy jako Zaxa w tym składzie, w którym gramy teraz trzeci rok. Wiedzieliśmy, że to będzie bardzo trudny mecz mimo pozycji, którą Trento zajmuje w lidze włoskiej. Oni właśnie w ostatnim okresie zaczęli grać dobrze, wyzdrowieli wszyscy zawodnicy i spodziewaliśmy się tutaj trudnego meczu, taki właśnie był i tym bardziej jesteśmy zadowoleni, że go zwyciężyliśmy. Mieliśmy ich dobrze rozpisanych, no ale nasza zagrywka dzisiaj w tych pierwszych dwóch setach trochę kulała, co było widać, ale później troszkę nasz zespół się przebudził, obudził i wyglądało już to troszkę lepiej i udało nam się wygrać. Ciężko mi powiedzieć, co było dziś kluczowe w meczu przeciwko Trento. Przeciwko takiej drużynie na pewno gra się trudno. Oni mają zawodników, którzy zagrywają bardzo dobrze, regularnie popełniają mało błędów, a przy tym utrudniają grę przeciwnikowi. Widać to było w dwóch pierwszych setach. Później opanowaliśmy trochę nerwy, szczególnie w tych trudnych piłkach, w trudnych momentach. Potrafiliśmy nabić piłkę na blok, potrafiliśmy wybronić trudne piłki i myślę, że te wszystkie elementy pomogły nam dzisiaj w grze. Co się czuje? Ciężko mi określić, to trzeba było zaraz po akcji zapytać, co się czuje. Ja wchodzę na boisko, idę na zagrywkę i staram się wykonać ten element jak najlepiej potrafię, także tu nie ma jakiegoś myślenia innego, daję wskazówki trener, kogo zagrywać, tego celuję i taka jest moja robota. Rafałowi Szymurze bardzo, bardzo kibicuję i lubię z nim grać, bo naprawdę jest fajnym gościem i za każdym razem jak wchodzi na boisko, to nam pomaga. Myślę, że mamy takich przyjmujących, że możemy nimi rotować i sam, i Rafał Buszek, i Rafał Szymura. No naprawdę to jest klasa sama w sobie, trzeba się tylko cieszyć, że mamy szansę grać ze sobą na boisku i taka wiara w siebie nawzajem pomaga nam właśnie w tych trudnych chwilach, żeby się nie poddawać i wiemy, że ktoś następny może wejść na boisko i możemy wygrać trudne spotkanie. Cieszę się, że dostaję szansę, mam nadzieję, że je wykorzystuję i liczę na więcej od trenera.